problem z systemem zagospodarowania odpadów komunalnych wciąż nie rozwiązany. 8 marca rusza rekrutacja do raciborskich przedszkoli. Dzień dobry, jest poniedziałek, pierwszy dzień marca. Hanna Karasińska, zapraszam na wiadomości raciborskie. W Raciborzu wciąż nie milknie temat zarządzania odpadami komunalnymi. Kwestia ta została poruszona także podczas ostatniej sesji Rady Miasta. O wynikach dyskusji w materiale. Prezydent Raciborza Dariusz Polowy wciąż zabiega o zgodę Rady Miasta, aby wyłączyć nieruchomości niezamieszkałe z miejskiego systemu zagospodarowania odpadów. Wskazywał także na poniesione przez miasto straty. Mamy diagnozę, rozpoznaliśmy niedomagania systemu, wypracowaliśmy propozycję rozwiązania tej sytuacji, jak dotąd jedyną. Jednakże radni odrzucają mój projekt, nie proponując nic w zamian. A przecież radni Warszawy, radni Gdańska, radni Wrocławia, Rybnika, Kędzierzyna-Koźla czy ostatnio sąsiednich Krzyżanowic zadbali o swoich mieszkańców. Zadbali o to, aby ci nie musieli dopłacać do marketów i firm za wywóz śmieci. Jak wskazuje prezydent Polowy, powiększający się deficyt sięga blisko miliona złotych. Deficyt na każdym kuble 1100 litrów. Mówimy o tych wielkich kublach wywożonych spod marketów firm. 110 zł to jest średni koszt i to jak najbardziej oszczędnie policzony. Wywozu takiego jednego kubła. Tyle gmina za to płaci. Stawka, którą mamy, którą wpłaca taki market czy też firma, to jest 58 zł. Więc do każdego kubła w ramach systemu, który jest w gminie, dopłacamy 52 zł. Jeżeli nie zapłaci tego firma, to muszą to zapłacić mieszkańcy. Szanowni Państwo, ilość podmiotów, które mają obowiązek złożyć deklarację z tak zwanych nieruchomości niezamieszkałych, czyli marketów, firm i tym podobnych, to jest 770 podmiotów. Termin składania takich deklaracji upłynął 10 lutego 2021 roku. Ilość złożonych deklaracji to 376. Oczekujemy na 394 deklaracje. Przypomnę, że każdy z tych podmiotów otrzymał list przypominający o tym, i ten list był wysyłany w styczniu, o tym, że system się zmienił, że muszą złożyć nowe deklaracje. Problemem nieszczelności systemu są także składane przez mieszkańców deklaracje. Zgodnie z zapowiedziami pozyskaliśmy nowe narzędzie, które pozwoli na wykrywanie niespójności w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i jeszcze tej wiosny zaczniemy z niego korzystać. Drodzy Państwo, dla porządku, warto sobie uświadomić, że jeżeli urodziło się nam dziecko, zmieniliśmy miejsce zamieszkania lub wprowadził się do nas nowy członek rodziny, takie zmiany należy niezwłocznie uwzględnić w tak zwanej deklaracji śmieciowej. Sam fakt zameldowania nie zwalnia z tego obowiązku. Konsekwencją niezgłoszenia wszystkich osób zamieszkujących na posesji może być konieczność uiszczenia zaległej opłaty śmieciowej nawet do 5 lat wstecz. W uszczelnieniu systemu ma pomóc także aplikacja, która wskaże, kto nie płaci za śmieci. Aplikację pozyskaliśmy z miasta Świdnik, gdzie udało się znacząco uszczelnić system odbioru odpadów komunalnych, a liczba osób objętych deklaracjami wzrosła o około 1300. Przypomnę, że w naszym systemie mamy 50 tysięcy mieszkańców i 44 tysiące deklaracji śmieciowych, czy też 44 tysiące osób ujętych w deklaracjach. Dotychczas pracownicy Urzędu Miasta w Raciborzu weryfikujące dane zawarte w deklaracjach opierali się wyłącznie na danych o meldunkach i urodzeniach. Natomiast ta aplikacja ze Świdnika umożliwi weryfikację znacznie szerszego zakresu danych, z większej liczby źródeł, a tym samym ułatwi wskazanie nieruchomości, co do których istnieje uzasadniona wątpliwość, jeśli chodzi o liczbę zadeklarowanych mieszkańców. Nowy system ma wejść w życie już w kwietniu tego roku. Już za tydzień rusza rekrutacja do raciborskich przedszkoli. O tym, jak będzie przebiegała w tym roku, opowiemy w materiale.
Od 8 marca rodzice mogą składać deklaracje o przyjęcie dziecka do raciborskich przedszkoli. Do 23 lutego zakończyło się składanie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecka chęci uczęszczania do przedszkoli. Od 8 marca, to jest przyszły poniedziałek, do 22 marca rusza nabór dla dzieci rozpoczynających naukę w przedszkolu. I przez stronę elektroniczną, tak jak to było do tej pory, będziemy takie nabory zgłaszać. Rodzice wypełniają tam kryteria, które są wskazane, zaznaczają te kryteria. Wszystko odbywa się w formie elektronicznej. Po wypełnieniu tej deklaracji należy ją wydrukować i zanieść w formie papierowej do przedszkola pierwszego wyboru. Możemy wskazać maksymalnie 3 przedszkola, do którego dziecko chcielibyśmy zapisać, ale do pierwszego wyboru zanosimy deklarację w wersji papierowej. Co ważne, w przypadku naboru do przedszkoli nie obowiązuje rejonizacja, a w rekrutacji udział mogą wziąć dzieci 2,5-letnie. Dzieci urodzone w styczniu, lutym 2019 roku i dla tych dzieci przeznaczyliśmy 7 przedszkoli. Te przedszkola są wskazane na stronie internetowej, także kto ma wolę, aby takie młodsze dziecko uczęszczało, jak najbardziej zapraszamy. Na zarejestrowanie dziecka i dostarczenie do placówki pierwszego wyboru podpisanego wniosku jest czas do 22 marca do godziny 15. 9 kwietnia nastąpi weryfikacja, do 9 kwietnia weryfikacja tych wszystkich procedur i wszystkich punktów, które tam zostaną przyznane kandydatowi. 9 kwietnia zostanie ogłoszona lista kandydatów zgłoszonych do placówki. W okresie od 12 kwietnia do 19 kwietnia rodzice kandydatów zakwalifikowanych będą potwierdzali wolę korzystania z usług placówki, do której dziecko zostało przyjęte. Postępowanie uzupełniające potrwa od 17 do 20 maja. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do soboty od 7 do 22. I w niedzielę i święta od 8 do 22. Oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.